Halo, kochani. Tak się zastanawiam właśnie. Oczywiście jest to taka dotkliwa strata, bo ten Matthew, aktor z Przyjaciół, odszedł nie tak dawno temu. I wszystkich to dotyka, bo wszyscy tak jakby się wychowali na tym serialu i jest to... Nas to dotyka, bo... To jest tak, jakby coś znowu się kolejnego skończyło, nie? Czyli nie jest już w takiej samej postaci, jak było. Ta paka przyjaciół, tam już jednego nie ma. A ludzie to pamiętają, to są ich wspomnienia, oglądali, czy nadal oglądają. I to jest takie dotykające wszystkich. Natomiast on się wypowiedział, bo on walczył z różnymi chorobami w swoim życiu, czy nałogami. I on się wypowiedział w taki sposób, że on mógłby mieć wszystko to, co oni. Chyba mu chodziło o sławę i pieniądze, to, co oni ci jego koledzy z przyjaciół, ale on jest tak jakby zły. Ja widziałem taką jego wypowiedź. On jest tak jakby zły, czy on jest zazdrosny o to, bo oni nie mieli tego, co on ma. To znaczy, on miał też to wszystko, to znaczy miał pieniądze, sławę. Ludzie go kochali, uwielbiali, ale on miał nałogi. A oni tego nie mieli. A on musiał z tym walczyć. No i ta wypowiedź mi się wydała taka dziwna, bo właśnie ja nie wiem, czy człowiek tak po prostu nawyk ma, czy to jest trochę tak, że on sobie na ten nawyk sam też trochę pracuje. To jest taki temat na pewno do rozważania, nie? Bo on dożył 54 lat, tak? Jak ten filmik nagrywam, to przyczyna jego śmierci jeszcze nie jest znana. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? On miał 54 lata, ale z drugiej strony ja też przeczytałem, że on palił od 14 roku życia, że miał problemy z płucami. No czemu miał problemy z płucami? Bo palił od 14 roku życia. To nie można tak powiedzieć, że jemu się dostało coś takiego, co mu się dostało, a im nie. No ale on sobie też na to zasłużył. Może inni nie palili od 14 roku życia, nie? Potem tak. To na każdym zrobiło wrażenie. Wypijał litr wódki na dzień. No kurde, to robi wrażenie. I brał 50 jakichś tam tabletek na dzień. Bo on to pisał w swojej autobiografii. No to był hardkorem z drugiej strony. Nie wiem, jak to mam inaczej nazwać. Czyli palił od 14 roku życia i non-stop palił. Potem litr wódki na dzień. Po 50 tabletek na dzień, jakiś tam, nie wiem na co, na płuca chyba właśnie, bo problemy z oddychaniem miał. To on z drugiej strony był hardkorem i moje też myśli są takie, jak on dożył 54 lat, to dużo nawet, jak na taki styl życia, nie? Z drugiej strony to są takie ciekawe rozważania, bo myślę sobie, że gość chyba miał bardzo dobre zdrowie, tylko sobie je na swoje życzenie tak mocno zepsuł. Czy też trudno tak mówić na swoje życzenie, bo to też nie jest takie oczywiste, nie? I ja się zastanawiam nad takim czymś, gdyby na przykład on nie palił od 14 roku życia, że jakoś by tak wyszło, nie wiem, jego mama, tata, jego środowisko jakoś by go przypilnowało, nie wiem, wyszłoby tak, żeby nie palił od 14 roku życia, wyszłoby tak, żeby nie wpadł w nałogi, bo przecież jego koledzy z serialu nie wpadli w nałogi. Prowadziłby inny tryb życia, normalny. Bez tych papierosów, bez litra wódki, nie musiałby brać tych tabletek, to myślę sobie, że na pewno by jeszcze żył. I gość z takim zdrowiem mógłby żyć
bardzo długo. Bo ja się nad tym zastanawiam, na przykład mój dziadek dożył 87 lat, a palił też papierosy przez całe życie. No i teraz zobaczcie, miał raka, wycięli mu pół płuca i tak dalej. Potem dalej se podpalał, ale ja mówię to, że palił przez całe życie i dożył 87 lat, nie? Przecież to jest dużo. I ja się tak zastanawiam, a gdyby dziadek nie palił, to może by jeszcze żył? To może to by miał 100 lat? Może by 110 lat żył? Z drugiej strony, to tak chyba nie działa, nie? No bo słyszymy też, ja słyszałem o takich przypadkach, że nie palił nic, nie pił nic. No i zawał, nie? W wieku 40 tam iluś. Także to chyba tak nie działa. Takie to są trochę rozważania trudne i wydaje mi się, że nie ma się do tych rozważań wszystkich danych, żeby te rozważania skończyć i je przeprowadzić. Może ta po prostu długowieczność jest zapisana w genach i tutaj jeśli sobie powiesz, że ci to nie szkodzi, jeśli palisz, pijesz, ale dajesz swojemu organizmowi jakieś przerwy, to i tak nie jesteś w stanie tej swojej długowieczności zapisanej w genach, powiedzmy, zniszczyć, czy powiedzmy tak stłumić, przerwać i tak przeżyjesz te swoje lata życia w zdrowiu i dożyjesz takiego sędziwego wieku. Może tak jest, nie? Także, no, tak mnie wzięło na takie właśnie zastanowienie się przy takiej okazji, no, jak on zmarł, właśnie, bo było dużo takich komentarzy, że 54 lata to jest młody facet, tak, w takim młodym wieku, odszedł, nie? Tylko no właśnie, nie. Napiszcie, co wy o tym sądzicie, bo myślę, że to jest taki ciekawy temat. No i życzę wam oczywiście miłego weekendu. A mogę wam powiedzieć, że jutro znowu mnie odwiedza pewien artysta ASMR i znowu będziemy nagrywali masaże ASMR. Tak więc szykujcie się, bo tutaj dzieje się, a dzieje. No i zapraszam oczywiście artystów ASMR. Piszcie im też, jak oglądacie innych artystów ASMR, albo napiszcie do jakiegoś ulubionego swojego artysty ASMR, którego jeszcze u mnie nie było, żeby go tam zachęcić, żeby do mnie przyjechał. Dobra. Miłego weekendu, trzymajcie się i stay tuned. Pa, pa.